Najnowsza książka Krzysztofa Balińskiego, Ministerstwo Spraw Przegranych. Serdecznie polecam. Jarosław Kornaś. Witam Państwa na kanale Pana Stanisława Michalkiewicza. Mamy kolejnego gościa, będzie kolejna rozmowa, a przybył do nas Pan Ambasador Krzysztof Baliński. Dzień dobry Panie Krzysztofie. Tematem naszej rozmowy będzie właśnie polityka zagraniczna, gdzie Pan Krzysztof jest autorem kolejnej książki właśnie dotyczącej tej sprawy, czyli Ministerstwo Spraw Przegranych, ale też jest autorem innych książek wydanych przez wydawnictwo Capital, czyli Polska, czy Polin, czy Ministerstwo Spraw Obcych, ale tematem przewodnim właśnie naszej pierwszej części będzie właśnie książka Ministerstwo Spraw Przegranych, gdzie będziemy opisywali sprawę dotyczącą polskiej dyplomacji, jak ona funkcjonuje. Będziemy się zgadzać lub nie zgadzać, ale myślę, że na pewno będziemy się znęcać nad polską polityką zagraniczną. I moje pierwsze pytanie będzie do Pana Stanisława Michalkiewicza. Panie Stanisławie, po 1989 roku doszło do pewnych przemian politycznych, gdzie można powiedzieć, że powinna przyjść pewna zmiana, pewne inne spojrzenie na sprawy międzynarodowe. To też było związane z tym, że te układy polityczne się zmieniły. Ale odczuwam takie wrażenie, że jednak te elity dyplomatyczne w Polsce, te elity, które zajmują się polityką zagraniczną, to są te zastany jeszcze z PRL-u. Tam nie doszło do końca do dobrej zmiany. Ja nie mam takiego rozeznania, czy to jest jeszcze pozostałość po PRL-u, czy nie. Bardzo możliwe, że tak, zwłaszcza wśród starszych tych dyplomatów i urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Po 89 roku, właściwie w 90 roku nastąpiło odwrócenie sojuszy, co pociągnęło za sobą konsekwencję taką, że najtwardszym jądrem systemu komunistycznego była bezpieka, która miała wszędzie, że tak powiem, swoje wtyczki. Również w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w Ministerstwie Handlu Zagranicznego i tak dalej. I w związku z tym, ponieważ oni nie byli pewni, czy włos im z głowy nie spadnie, więc na wszelki wypadek poszukali sobie protektorów w postaci naszych nowych sojuszników, w nadziei, że tamci w razie czego ich obronią. I moim zdaniem to jest przyczyna, a w każdym razie jedna z ważnych przyczyn, dla których polska polityka zagraniczna no, sprawia wrażenie nieskutecznej. Sprawia wrażenie nieskutecznej, dlatego że ci, jeżeli się przewerbowali tam, to oni wykonują zadania zlecone im przez tamte państwa, a nie przez państwo polskie. W związku z tym interesy państwa polskiego są zaniedbywane. Jest mnóstwo przykładów, które można tu... I zresztą w książce pana ambasadora to jest ciekawe, że pan łączy te przegrane sprawy z konkretnymi osobami, co jest bardzo pouczające. No i jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, bo kiedy ministrem spraw zagranicznych został książę małżonek, czyli Radosław Sikorski, to Gazeta Wyborcza wzbudziło to zaniepokojenie w różnych środowiskach, co on tutaj. Gazeta Wyborcza następnego dnia wydała taki uspokajający komunikat, że nie ma się czym martwić, dlatego że niezależnie od tego, kto jest ministrem spraw zagranicznych, to ministerstwem rządzi ekipa skompletowana przez Bronisława Geremka. I myślę, że to jest druga przyczyna. Podam przykład. Kiedy Edward Moskal, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, pod petycją do Kongresu w sprawie przyjęcia Polski do NATO zebrał 9 milionów podpisów, więc to jest ogromna liczba, 9 milionów głosów w Ameryce nikt nie może lekceważyć. Natychmiast się rozpoczęła kampania przeciwko Edwardowi Moskalowi, że antysemita, że to, że tamto, która doprowadziła do tego, że on w ogóle przestał być przyjmowany w Białym Domu, co za Alojzego Mazewskiego było nie do pomyślenia. A ta kampania była sterowana z Warszawy właśnie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Po co polskie lobby w Stanach Zjednoczonych, kiedy jest żydowskie? Zwłaszcza w sytuacji konfliktu interesów, bo wtedy już sprawa roszczeń była na porządku dziennym. Panie Krzysztofie? Jeśli by pan pozwolił, to jednak nie chciałbym sobie tutaj przepuścić takiej okazji i powiedzieć, że no, dziękując oczywiście panu redaktorowi za to, że zechciał ze mną rozmawiać o tej nowej książce. Chciałem tylko powiedzieć, że prawie dokładnie 2 lata temu też pan redaktor Michalkiewicz przyjął mnie tutaj i rozmawiał o poprzedniej mojej książce, a mianowicie o tej tutaj Polska czy Polin. Ale nie to jest ważne. Ważne jest to, że ten film, to wideo z tego spotkania miało 338 tysięcy wyświetleń i 14 000 polubień. Co prawda tej książki nie sprzedało się tak aż tak dużo, jednak ta rozmowa bardzo pomogła w sprzedaży, w dystrybucji książki i za to chciałem oczywiście panu redaktorowi bardzo podziękować i prosić o dalsze, że tak powiem, wkład. No to moja zasługa jest niewielka. Bo no dobrze. Porozmawialiśmy. Powtarzam, 338 000 wyświetleń. Jeśli chodzi o MSZ, zgadzam się całkowicie z tym, że tak, nazwijmy to tak górnolotnie, transformacja ustrojowa przy Alei Szucha w Warszawie, to znaczy tam, gdzie mieści się siedziba Ministerstwa Spraw Zagranicznych, objęła przede wszystkim bezpieczniaków, ale nie tylko. Ministerstwo opanowała także szajka pewnej mniejszości narodowej. No, w ogóle kadrową, tak. Mówmy wprost, żydowska, ale także, i na pewno to później nawiążemy później do tego, także innych mniejszości narodowych, bo nie zapominajmy, że Geremek i jego Farajna mieli po 1989 roku do obsadzenia bardzo wiele ważnych stanowisk, ale przecież nie tylko w MSZ. Było także Ministerstwo Finansów, a były przecież banki otwierane i tak dalej. Także w MSZ-cie oprócz swoich ziomków to posiłkował się także innymi mniejszościami narodowymi. Może skoro jestem już tutaj przy tym temacie, to powiem jeszcze jedno zdanie na ten temat. Była to mniejszość przede wszystkim ukraińska. Ta mniejszość ukraińska obsadziła praktycznie i do dziś obsadza wszystkie placówki dyplomatyczne, kulturalne, konsularne na wschodzie. Powiem taka informacja prawie że anegdotyczna, ale prawdziwa. Pracowałem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, czy w każdym razie mój departament obsługiwała taka biedna, prosta kobicina, bo wówczas było takie stanowisko jak woźna, bo nie było przecież obiegu poczty elektronicznej, tylko pocztę roznoszono właśnie ręcznie i ona to robiła. I ta biedna kobiecina, obserwując to, co się dzieje w sferze kadrowej w MSZ-cie, gdy po tych kilkudziesięciu nominacjach żydowskich i ukraińskich Geremek mianował na ważne stanowisko dyrektora Departamentu Europy osobnika pochodzenia, nie zgadniecie państwo, cygańskiego, to ta biedna kobicina nie wytrzymała i powiedziała: każdy jeden, byle nie Polak. Prawda? To tyle powiedzmy. No i co stało? Regułą kadrową, stało się, że stanowiska obejmowali ludzie, którzy mieli żydowskie pochodzenie, bezpieczniackie przeszkolenie i rekomendacje Michnika. Przy czym Michnik nie wydawał rekomendacji komuś innemu spoza tych pierwszych grup, to znaczy żydowskie pochodzenie lub bezpieczniackie przeszkolenie. Przykład. Ministrami spraw zagranicznych po 1989 roku kto był? 4 potomków funkcjonariuszy NKWD, 2 potomków funkcjonariuszy, czyli funków Komunistycznej Partii Polski i minister Radek, którego karierę, że tak powiem, zapoczątkował czy wypromował wuj, major Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a później w Londynie był promowany czy prowadzony za rączkę przez profesora Baumana, który też był kiedyś w przeszłości majorem Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tak w skrócie można by powiedzieć, opisać kadry Ministerstwa Spraw Zagranicznych i taka polityka kadrowa, bez względu na to, kto rządzi w MSZ-cie, jaka ekipa, czy pisowska, czy inna, ta kadra rządzi. Gdy dochodzi PiS do władzy, to kadry Geremka, czy z notesu wujka Geremka, przepraszam, wujka Bronka, bo tak żeśmy nazywali Geremka w MSZ-cie. Te kadry wyjeżdżają na placówkę, na ważne stanowiska dyplomatyczne, tam przeczekają do następnych wyborów, wracają i wszystko w tym samym się dzieje. Także czynnik narodowościowy, to staram się wykazać w swojej książce, odgrywa i w MSZ-cie, i w polityce kadrowej, i w polskiej polityce zagranicznej rolę niezwykle ważną. Tymczasem tak się składa, że zarówno przedstawiciele tych środowisk patriotycznych, jak i środowisk kosmopolitycznych mówią o wszystkim. Mówią o wykształceniu delikwenta, prawda, kandydata na ambasadora, mówią o jego preferencjach seksualnych, prawda, mówią o jego fryzurze, nie wiadomo jeszcze o czym, a nigdy nie nawiązują do jego narodowości. Tymczasem w mojej ocenie narodowość ma kapitalne znaczenie, bo przede wszystkim gdy to nie jest to narodowość polska, to nie mamy żadnej gwarancji, że delikwent będzie bronił polskiego interesu narodowego. Nie mamy żadnej gwarancji, że dojdzie do jakiegoś konfliktu lojalności, prawda? No bo jeżeli konsulem generalnym w Lwowie jest osoba pochodzenia ukraińskiego, to przepraszam bardzo, przy rozpatrywaniu jakichś spraw konfliktowych na linii Polska-Ukraina, wobec kogo ta osoba wykaże lojalność. I dlatego na wschodzie, ponieważ na pewno będzie to jakby gro czasu temu poświęcimy, mamy taką sytuację, że z przedstawicielem Polonii, nie Polonii, bo tam jest oczywiście Polacy mieszkający za granicą, Polacy pochodzący z Kresów, że z tym, że tak jak w 1939 roku, kiedy dochodziło do wywożenia w bydlęcych wagonach Polaków mieszkających na Kresach, to ostatnią osobą, którą ten Polak widział przed właśnie wepchaniem go do tego bydlęcego wagonu jadącego do Kazachstanu, był kto? Był Żyd z opaską milicjanta czerwoną, był sąsiad Ukrainiec i był NKWDista. I dzisiaj też można by tak publicystycznym językiem powiedzieć, że bardzo często albo najczęściej Polak mieszkający na dawnych Kresach z kim się spotyka w konsulacie? Z Ukraińcem. Właśnie z osobą pochodzenia ukraińskiego, który go przekonuje do tego, że ma się pogodzić z tym, że ulica, na której mieszka, została przemianowana na banderę, albo że w okolicach czy w szkole, do której chodzą jego dzieci, ma stać pomnik bandery. Panie ambasadorze, pan z pewnością wie, że opinia, jakoby Żydzi mieli pewien konflikt lojalnościowy, jest uznawana przez Ligę Antydefamacyjną za antysemicką, ale to niezależnie od tego, co tam Liga Antydefamacyjna mówi, czy sądzi na ten temat, to trzeba mówić prawdę, a prawda jest taka, że rzeczywiście, zwłaszcza w sprawach polityki zagranicznej, narodowość może mieć znaczenie. I są wyjątki wprawdzie, na przykład Kazimierz Pużak, to był Ukrainiec, ale patriota Polski, no ale to są wyjątki. To są wyjątki, które raczej potwierdzają regułę, czy w przypadku osób pochodzenia żydowskiego, no Marian Hemar na przykład, to był Żyd, on zresztą wcale tego nie ukrywał, bo wtedy jeszcze nie było takiej mody na ukrywanie swojego pochodzenia, to dopiero po wojnie się pojawiło. No ale to był patriota Polski, od którego tam wielu jeszcze by się mogło nauczyć, ale to jak powiadam, to są wyjątki. Jeszcze powiem tak, że podobna sytuacja była w partiach komunistycznych. W partiach komunistycznych, które tam stały na nieubłaganym gruncie internacjonalizmu, Żydzi tworzyli taki coś w rodzaju partii wewnętrznej. I tu dobierali się według kryterium narodowościowego. No, wystarczy PZPR, czy PPR, czy PZPR później. Nawet taka anegdotka krążyła, jaka jest różnica między rządem polskim i albańskim. Że w rządzie albańskim jest 80% Żydów i 20% Albańczyków, a w polskim rządzie Albańczyków nie ma. Tak właśnie, miałem opowiedzieć też ten kawał, ale dobrze, że pan mnie akurat uprzedził. Plus, prawda, taka też, takie powiedzenie czy żarcik krążył po utworzeniu rządu mazowieckiego, prawda? Że wszyscy Żydzi, tylko jeden Syryjczyk. Jeden Syryjczyk, tak. Też świadczyło to. No w każdym razie wydaje mi się, że lepiej byłoby, żeby w komórce wschodniej ABW na kierunku, prawda, ukraińskim nie pracował funkcjonariusz pochodzenia ukraińskiego, bo równie dobrze mógłby się zajmować jakąś inną tematyką. Lepiej by było, żeby Polonią amerykańską nie zajmował się obcoplemieniec, bo z uwagi na lobby żydowskie, na diasporę żydowską w Stanach Zjednoczonych, tu też może dojść do jakiegoś wielkiego konfliktu jedności. No i lepiej byłoby, żeby na przykład repatriacją Polaków, o których mówiliśmy, wwiezionych do Kazachstanu, zajmował się jednak Polak, a nie obcoplemieniec. Tutaj dam konkretny przykład, to co pan rektor powiedział. Staram się nie być gołosłownym, tylko wszystkie swoje tezy czy przemyślenia ilustrować przykładami. Gdy PiS doszedł do władzy i gdy w 2015 roku, gdy ministrem spraw zagranicznych został pan Waszczykowski, to Waszczykowski nie wprowadził żadnych zmian kadrowych w MSZ-cie. Nie dokonał żadnego audytu kadrowego, innego, finansowego i tak dalej, tylko oparł się na ludziach Sikorskiego, czyli ludziach z notesu drogiego Bronisława, czy jak myśmy mówili w emerycie, wujka Bronka. I na przykład swoim wiceministrem zrobił pana Langa, który był za Sikorskiego naszym ambasadorem w Kazachstanie, czyli był odpowiedzialnym za to, za repatriację Polaków, a właściwie za to, że tej repatriacji nie było. I wreszcie zrobił sobie też za najbliższego współpracownika pana Papierza, który został dyrektorem generalnym, później wiceministrem, też pana Papierza, który w czasach Radka Sikorskiego był konsulem generalnym w Astanie, czyli osobą bezpośrednio odpowiedzialną za repatriację Polaków. No i rezultat mamy taki, że gdy po powrocie z placówki jedna z gazet lokalnych przepytywała pana Papierza na temat właśnie repatriacji Polaków, to z czym mu się Kazachstan kojarzy, to pan papież wydukał tylko jedno słowo, że Kazachstan mu się kojarzy z kumysem. Prawda? No, był 4 lata na placówce, był konsulem generalnym i jego głównym zadaniem było przyspieszenie repatriacji Polaków, to po 4 latach miał tylko jedno wrażenie, jedno wspomnienie o kumysie. No, no i nic dziwnego, że repatriowano i do dziś kilkanaście osób repatriuje się do Polski rocznie, a równocześnie te same służby konsularne pana papieża, pana Lange wydają rocznie kilkaset tysięcy wiz dla Ukraińców, którzy przyjeżdżają do Polski. Ja bym, panie Stanisławie, pan chciał coś dodać? Nie. Ja bym tutaj dotknął tematu właśnie związanego z jedną z części książki pana, właśnie to Ministerstwo Spraw Przegranych, a mianowicie działalność, jak już pan wspomniał o tym, czyli działalność Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a polska Polonia. I to już zostawiając te Stany Zjednoczone, no to możemy się popatrzeć na sytuację polskiej Polonii na Litwie, na Białorusi i na Ukrainie. Polaków żyjących. No Polaków żyjących tam. Polaków tam. Prawda, bo to by się obrazili. Znałem takiego księdza, który był rektorem czy ojcem duchownym seminarium duchownego w Łomży, ale przedtem pracował na Białorusi. Nawiasem mówiąc, teraz jest taka maniera, że nie mówi się na Ukrainie, tylko w Ukrainie. No, tak. Ale na Białorusi już się mówi, na Litwie już się mówi, na Kubie już się mówi, prawda? Więc to jest, nie wiem, tresura do zachowań stadnych, ale mniejsza o to. No więc on spotkał takiego, jeszcze jak pracował tam na Grodzieńszczyźnie, spotkał takiego pana Poczobuta z tych Poczobutów Odrońskich, no i starszy pan kiedyś służył w wojsku w Suwałkach, a ten ksiądz mówi, no i mówi, że chciałby tak na starość tam te kąty odwiedzić, gdzie tam młodość spędził. Ksiądz mówi, no to bardzo chętnie, mówi, proszę bardzo, my tu, moi rodzice akurat mieszkają w Suwałkach, więc możemy, no i on tam zawsze przychodzi do niego, jak pojedziemy, no mówi, normalnie pojedziemy, kupimy vouchery na granicę, on mówi, jak to na granicy, no mówi, no musimy granicę przekroczyć, a ten pan Poczobut odpowiada, proszę księdza, ja nigdy z Polski nie wyjeżdżałem, więc jest taki punkt widzenia, natomiast żeby pokazać, zilustrować to, o czym tutaj pan ambasador mówił i o czym pan pytał. Takie działania, no, co najmniej ryzykowne, lekkomyślne, co najmniej, a być może, że nie lekkomyślne, tylko polegające na wykonaniu zadania, no to miały miejsce wtedy, kiedy przyjechała do Wilna bodajże Kondoliza Rice, i powiedziała, że z Łukaszenką trzeba zrobić porządek. No i co wtedy zrobił pan minister Rotfeld, który nie był amatorem, to był, że tak powiem, człowiek, który przeszedł wszystkie szczeble kariery dyplomatycznej. Pan minister Rotfeld poderwał w charakterze jedynej opozycji przeciwko Łukaszence Związek Polaków na Białorusi. No to było dar niebios dla Łukaszenki. No ja, o proszę bardzo, tutaj Polska robi tutaj przewroty przy pomocy swoich agentów. No i od razu tamten związek zdelegalizował, utworzył swój, taki ze swoich tam tych, no i wpływy polskie na Białorusi prawie że do gołej ziemi zostały zniwelowane. Tak, tak. Także nie wiem, Polska nie miała żadnego interesu w tej zabawie w mocarstwowość, natomiast Niemcy bardzo możliwe, że miały, Rosja bardzo możliwe, że miała. Ale trzymając się właśnie tej tematyki, że narodowość się liczy, i kwestii Polaków żyjących na Kresach, na Białorusi, na Litwie, na Ukrainie. Proszę zauważyć, że Łukaszenka ze wszystkich państw graniczących z nami, w których żyją Polacy i to w liczbie bardzo dużej, najlepiej traktował Polaków białoruskich. Bezwzględnie najlepiej traktował. zresztą tych Polaków jest tam bardzo dużo. Według samego Łukaszenki Polaków na Białorusi może być nawet 1,5 miliona. On to oficjalnie powiedział kiedyś Kwaśniewskiemu. Kościół katolicki liczy Polaków tam na prawie 1 milion, dlatego że na Białorusi jest 1 milion katolików, a katolik to jest oczywiście Polak. I proszę zauważyć, że nasi, w cudzysłowie, szczególnie żarliwie, zażarcie wzięli się za Łukaszenkę, a nie na przykład za Litwinów, którzy polską mniejszość traktują bardzo delikatnie mówiąc, no niechętnie i no i wobec Polski się zachowują mocarstwowo. Tak? To samo jeśli chodzi o Ukrainę. Ukraina ze strony władz ukraińskich, Polacy ukraińscy ze strony władz ukraińskich nie mają praktycznie żadnej pomocy, żadnego wsparcia. Podobnie zresztą jak i ze strony naszych służb konsularnych. No ale kto jest, wracając do narodowości, kto został ambasadorem Polski w Kijowie po roku 2015, kiedy to właśnie prezes Kaczyński właściwie przejął praktycznie władzę. No Polakom żyjącym na Ukrainie zgotowano piekło, bo ambasadorem został Jan Piekło, też o dobrych, właściwych korzeniach narodowościowych. Kto został ambasadorem na Litwie? Została pani Doroszewska, która była działaczka Komitetu Obrony Robotników. I nic dziwnego, że zaczęły się, prawda, że Polaków żyjących na przykład na Litwie, Polaków żyjących na Ukrainie, Polaków żyjących na Białorusi poświęcono na ołtarzu, prawda, różnych gierek geopolitycznych. Ja nie mówię na ołtarzu, tylko na stosie, prawda, poświęcono ich na stosie różnych gierek politycznych. Także wracam do tematu narodowość się liczy. No i najważniejsza sprawa w mojej ocenie, i taką tezę rzucam tutaj w mojej książce, że w całej miłości naszych rządzących do Ukrainy, do Żeleńskiego nie chodzi o, prawda, Putina, nie chodzi o Rosję, nie chodzi o Polaków tam żyjących, tylko chodzi o sympatię i jakby jedność moralno-polityczną z tamtejszymi oligarchami wiadomego pochodzenia. Że to jest główny czynnik, główny element w podejściu, w polityce naszych władz wobec Ukrainy. Nie można tych oligarchów molestować za to, że budują pomniki Bandery, prawda, tylko trzeba po prostu ich wspierać wszelkimi metodami. No nie wiem. No. W ogóle nie tylko myślę, że te sympatie narodowościowe, jak pan tu słusznie wskazuje, być może, że to nie one mają charakter decydujący, a w każdym razie niekoniecznie tylko one. Dlatego, że no, weźmy przykład całkiem świeży. Zabawa w mocarstwowość z panią Swietłaną Cichanowską. Przecież Polska się bardzo zaangażowała, Litwa też się bardzo zaangażowała. Nie dlatego, żebyśmy związali jakieś nadzieje z panią Cichanowską, podobnie jak z innymi konkurentami Łukaszenki do prezydentury. Tam był taki Babaryka, no prorosyjski, prokremlowski, to już bez żadnych tam, bo pani Swietłana to jeszcze, ale tamten. No i też przeciwnik Łukaszenki. Łukaszenka, tak jak pan ambasador zauważył, próbował lawirować między tutaj Zachodem a Putinem. Mało ludzi na przykład wiedziało, że zanim się nie rozpoczęła zabawa w mocarstwowość, to Łukaszenka nie uznał aneksji Krymu. Łukaszenka nie uznał aneksji Krymu. No teraz tu już nie ma mowy o tym, bo to już teraz... Ale jaki finał tej zabawy w mocarstwowość był? Bo to rozumiem, że to nam kazał nasz najważniejszy sojusznik. Taki, że tak, Łukaszenka razem z całą Białorusią został wepchnięty w objęcia Moskwy i już z tych objęć chyba się nie wydostanie. W rezultacie armia rosyjska jest na naszej granicy. Przybliżyła się do polskiej granicy o prawie 1000 kilometrów. Pani Swietłana, no cóż, teraz... Prezydent na uchodźstwie, tak? No, nawet nie prezydent na uchodźstwie, tylko no, tam siorbie cienką herbatkę emigrancką. Tych jej zwolenników, czy przeciwników swoich Łukaszenka na oczach całego bezradnego świata spacyfikował, a polskich działaczy na Białorusi wyaresztował. Taki bilans jest tej zabawy. Panie redaktorze, bilans jest taki, że wydaje, że kanonem polskiej polityki zagranicznej wobec Białorusi powinni być tamtejsi Polacy i interes tamtejszych Polaków. Tymczasem nasi, i to bynajmniej nie od czasów jeszcze Rotfelda, ale wcześniej, bo to samo robił Geremek, później Rotfeld, wszyscy inni ministrowie, z jednym małym wyjątkiem, robili wszystko, żeby nie opierać się na tym czynniku narodowościowym polskim. Wszelkie gesty Łukaszenki pod adresem Polski były kontrowane, były odrzucane. Pierwszym takim gestem było to, że Łukaszenka zaprosił Polskę i tylko Polskę do prywatyzacji przemysłu białoruskiego. Z gniewem, ze wstrętem taką ofertę odrzucił Geremek. Łukaszenko zaproponował Polsce, że cały tranzyt będzie się odbywał przez polskie porty. Tranzyt z Białorusi i dalej, prawda, przecież dzisiaj z Chin czy z Rosji. Też ze wstrętem taką ofertę odrzucono. Stawiano na wszystkich, tylko nie na ten czynnik właśnie propolski Łukaszenki. Proszę zauważyć jeszcze jedną rzecz, że gdy dochodziło do szykował się Majdan, to na łamach naszego dziennika ukazał się bardzo ciekawy, obszerny raport, korespondencja z Białorusi i z Ukrainy, który jednoznacznie wskazywał na to, że Janukowicz jest człowiekiem w 100% pochodzenia polskiego. Mówię o publikacji naszego dziennika, tak. Że urodził się na Ukrainie, na Białorusi, podano miejscowość, że w tej miejscowości do dziś jest na cmentarzu katolickim grobowiec ojca Janukowicza itd., itd. Ja osobiście przypuszczam, że cały ten wstręt do Janukowicza wziął się właśnie z tego, że przypomniano to, że Janukowicz to mógłby być nasz człowiek na Ukrainie. Co zrobiono? Postawiono na oligarchów wiadomego pochodzenia, no bo przecież wiadomo, że po akcji pani wiceminister spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych i po całym Majdanie do władzy doszedł oligarcha Jaceniuk, a później inni oligarchowie. No takie są moje refleksje w temacie narodowość ma duże znaczenie, narodowość liczy. No, w ogóle Ukraina sprawiała wrażenie, nie wiem czy słuszne, w każdym razie na mnie, że to jest taka jakby umowa oligarchów, taka federacja oligarchów, a prezydent ukraiński jest notariuszem tego kompromisu między nimi. Podam przykład, jak to funkcjonowało. Otóż w styczniu 2017 roku prezydent Poroszenko ogłosił na Ukrainie stan klęski energetycznej. Dlaczego? Dlatego, że pociągi z węglem z Zagłębia Donieckiego przestały docierać do ukraińskich elektrowni. Wcześniej docierały, mimo że już tam te republiki były zbuntowane i tak dalej, wcześniej docierały. Dlaczego przestały docierać? Dlatego, że właścicielem kopalni donieckich był, czy jest, może nadal, Rinat Achmetow. A Igor Kołomojski, który jest wynalazcą prezydenta Zełenskiego, przecież zasponsorował mu kampanię i tak dalej, i tak dalej, dar koty z tym całym Achmietowem. No i polecił swoim prywatnym wojskom, czyli batalionowi Azow, zatrzymanie tych pociągów z węglem. I prezydent nie mógł nic zrobić poza ogłoszeniem stanu klęski energetycznej na Ukrainie, ponieważ nie miał żadnego wpływu na to, co ci oligarchowie robią, nawet jeżeli ze szkodą dla własnego państwa. Natomiast ja bym jeszcze na jedną rzecz zwrócił uwagę, panie ambasadorze, bo wydaje mi się, że to narodowość, to wszystko prawda. Natomiast narodowość sprawia, że polskie władze w sposób taki, powiedziałbym nawet nadskakujący, słuchają się naszego najważniejszego sojusznika. Nawet w stopniu większym niż to jest potrzebne chyba, wydaje mi się. No tak, dlatego, że na przykład Viktor Orban przecież nie wyprowadza Węgier z NATO, ale stara się prowadzić na tyle samodzielną politykę, na ile mu sytuacja pozwala, i dbać o interes państwa węgierskiego, czego u nas niestety nie można zaobserwować. Co więcej, dlaczego tak jest, to o tym to jest osobny temat. Natomiast, bo się mówi tutaj, że agentura rosyjska w Polsce i tak dalej. Prawda, ale co, amerykańskiej nie ma? Też jest. Więc, i przecież jeżeli Amerykanie mają tutaj agenturę wpływu, to nie wśród gospodyń domowych, tylko w środowiskach, które mają wpływ na politykę państwa, na zachowanie państwa. No i czasami jesteśmy karceni w sposób taki upokarzający. Tak było w przypadku nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Tak było w przypadku Lex TVN. Przecież zostaliśmy skarceni jak uczniaki, postawieni do kąta. A teraz trochę inaczej. Pani Georgeta Mosbacher jeszcze obsypuje nas komplementami, bo to nic nie kosztuje. Już na takie zakończenie, już po tym jak była ambasadorem, powiedziała, że jednak z nami nie jest tak źle. Teraz nas obsypuje komplementami. Teraz właśnie, kiedy już nie jest ambasadorem, tylko powiada, że Polska tutaj pierwsza dostrzegła niebezpieczeństwo, w związku z tym cała Europa powinna Polski słuchać i przeprosić Polskę i tak dalej. Ale po co to? Na co to? To był wstęp do, moim zdaniem, bezczelnej prowokacji z tymi samolotami MiG-29. To na tematy ukraińskie będziemy rozmawiać w kolejnej części i na wypowiedzi właśnie pana Stanisława byśmy zakończyli. I serdecznie zapraszam do obserwowania kanału oczywiście pana Stanisława oraz zachęcam też do zakupu najnowszej książki pana Krzysztofa Balińskiego, Ministerstwo Spraw Przegranych. I proszę państwa, czekajcie na drugą część naszego programu, gdzie będziemy właśnie rozmawiali o kwestiach związanych z Ukrainą. Do zobaczenia.